To była spokojna i merytoryczna rozmowa, podczas której poruszane były ważne sprawy dla Polski. Tak o dzisiejszym wspólnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim mówią zarówno prezydent Andrzej Duda oraz jego kontrkandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię. To słowa, jakie padły z ust prezydenta Andrzeja Dudy zaraz po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów prezydenckich. Wówczas nie doczekały się odpowiedzi. Dziś, po ponad 2 tygodniach od zaproszenia, Rafał Trzaskowski przybył do Pałacu Prezydenckiego. Cieszę się bardzo, że pan prezydent przyjął wreszcie zaproszenie. Wyraziłem żal, że nie spotkaliśmy się wtedy w wyborczy wieczór. Obok żalu jest jednak satysfakcja, bo rozmowy, jak podkreślają zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski, były dobre. To była spokojna rozmowa, spokojne spotkanie, gdzie mówiliśmy też o przyszłości Polski, o tym, jak chcemy, żeby Polska nadal się rozwijała. To nie było spotkanie kurtuazyjne, to było spotkanie, na którym poruszaliśmy te najważniejsze dla Polski kwestie. Rozmowa odbyła się w 4 oczy, więc była bardzo szczera. Myślę, że takich rozmów jest potrzeba więcej, przede wszystkim merytorycznych. Mogłem panu prezydentowi przedstawić swój punkt widzenia. Pan prezydent przedstawił oczywiście swój punkt widzenia. Rozmawialiśmy o kampanii wyborczej, rozmawialiśmy o kwestiach związanych oczywiście z wolnością mediów. Rozmawialiśmy także o kwestii samorządów. Obaj politycy nie ukrywają, że jest wiele rzeczy, na które patrzą zupełnie inaczej. Są jednak i takie kwestie, w których są zgodni. Zarówno Andrzejowi Dudzie, jak i Rafałowi Trzaskowskiemu zależy na tym, by polskie samorządy były silne.